Cześć, witajcie w ten piękny wieczór 20 marca 2013 roku. Cudowny dzień normalnie. Gorszego dnia, bardziej zwariowanego nie miałem już dawno i nie zamierzam, że tak powiem, mieć go ponownie. Ja tak w największym skrócie mogę powiedzieć tak. Wstałem rano o godzinie 5. Oczywiście o 3 już nie spałem, bo nie szło spać. O 5 godzinie ruszyliśmy, pojechaliśmy na miejscowości, już nie pamiętam jak się nazywała, ale niedaleko Chester, tak jak mówiłem, na wysokości Dublina w Irlandii. Tam rozładunek. Poszedł tak sobie w miarę, ale na takim placu był, wszystko odbywało się na takim placu, gdzie było pełno gwoździ, pełno, no słuchajcie, różnego syfu. Najgorsze to jest to, że boję się, że mogę coś mieć w oponie, bo tam się kręciło na tym placu pełnym gwoździ. Naprawdę boję się, że mam coś w oponie i boję się, że będzie schodziło powietrze z opon albo nie daj Boże wystrzeli. No ale mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że normalnie to, no wiecie, jak jest dobrze napompowane koło, ono jest twarde jak kamień i nawet jeżeli jest dobry bieżnik, to ten gwóźdź, nawet jak jest gdzieś taki, to tam się nic nie stanie, ale jeżeli ten bieżnik już jest starty, to ta opona bierze te gwoździe, ona po prostu je zbiera. Tak samo jak jest źle napompowana, ona musi być odpowiednia, odpowiednio twarda. Głównie zawsze przeglądam środkowe ośki, bo przeważnie środkowe ośki w naczepie są najsłabsze i najbardziej podatne na zdzieranie i najbardziej się zużywają. Co jeszcze? No w każdym razie tam byliśmy. Ja i ten i mój kolega właśnie z Ulma Transu. No i tak, rozładunek tam poszedł nawet w miarę, nawet fajnie tam poszło. Zrobiłem tam pauzę, wszystko elegancko, wszystko tak jak powinno być. Rozładunek sam rozładowywałem, po prostu przeciągałem paletę, ale było bardzo, bardzo lekko to było, bo to raptem ważyło parę ton, 650 kg dokładnie, no to nawet nie tonę. Co jeszcze? Później stamtąd pojechałem do miejscowości, żeby was nie skłamać, tylko tutaj tak rękę wystawię, żeby telefon nie spadł. No dobra. Do miejscowości Middlewich. Taka mieścina, taka dość większa. I teraz tak. Nie mam tutaj mapy, żeby wam pokazać. Mapa jest z tyłu za mną, nie chcemy się już jej ściągać. Jest tak. Dojazd do miasta, miasto, rzeka, most i za mostem tu gdzieś na tej odległości, gdzieś tutaj pokazuje firma. No i teraz tak, ja normalnie przyjechałem, tak mi nawigacja prowadziła, wszystko ok, wszystko fajnie. Nagle patrzę, stoję most, jednostronna droga, jednokierunkowa i nie przejedziecie ani nic, bo tam jest zakaz. A firmę widzę w odległości 500 metrów widzę szyldy. No te 500 może nie, ale 300 metrów widzę szyldy. I teraz, co zrobić w takiej sytuacji? No to zatrzymuję Angola, no i się go pytam, no panie, jak tam dojechać? No to on mi pokazuje, trzeba jechać na motorwaya, z motorwaya na Sand Beach i przez Sandwich dopiero, kurczę, przejechać do tej firmy właśnie w Middlewichu. Także, słuchajcie, zwariowany dzień na 10 godzin. A teraz tak, po tych 10 godzinach, 9:50 dokładnie, trzeba było gdzieś się zatrzymać, gdzieś dostać pauzę. No i teraz gdzie? Tutaj w Anglii, nie wiem czy wam mówiłem, ale chyba nie mówiłem, wszystkie parkingi są płatne. Wszystkie serwisy, wszystkie stacje paliw są płatne. Przeważnie doba kosztuje 20 funtów. Jeżeli nie zapłacicie, zakładają wam blokady oraz, znaczy zakładają wam blokady, które zajmą po wpłaceniu 80 funtów. No także nikt tu nie staje. Przy drodze na tak zwanych bujakach, czyli jak ktoś przejedzie, to buja od razu, można stać, ale niebezpiecznie, bo kradną paliwo. Znowuż z kolei są jeszcze takie tak zwane snapy. Właśnie ja na takim snapie jestem, na takim parkingu dla ciężarówek, płatnym, ale gorszym jakościowo od serwisu.
gorszym jakościowo od serwisu, ale tańszy. 11 funtów kosztuje, plus jeszcze mogę się wykąpać, mogę spokojnie iść umyć włosy, umyć twarz, bo jestem już taki brudny, słuchajcie, dzisiaj narobiłem się dzisiaj głównie. I trzecia sprawa, wymiana samochodu wreszcie z tym kierowcą, który tym samochodem ma jeździć. No wiecie co, normalnie ręce już mi opadają, jak ten facet marudzi, żeby się jak najszybciej zmienić, żeby jak najszybciej, kurczę, się spotkać. No ja też już chcę wsiąść do tego auta, tego Zbyszka, niech on już też wraca, bo już mnie głowa boli od tego wszystkiego, nie? Ja już powinienem zjeżdżać do domu, w następnym tygodniu ja już powinienem zjeżdżać do domu. Ja już z miłą chęcią do tego domu zjechał, bo ja mam dość po prostu. Miesiąc w trasie, ja byłem po 6 tygodni, ale to było tak, że jeździłem 3 tygodnie w trasie. Bo już naprawdę jest zmęczony. Materiału dla Was mam nagranego od pyty, dlatego już kręcę po jednym dzienniku pokładowym dziennie, bo nie mam miejsca, mam 80 giga dysk twardy. Nie mam miejsca, żeby to zamieszczać, naprawdę. Już nie mam żadnych pomysłów na to, żeby cokolwiek, kurczę, zrobić. No nie wiem, no. Aż mnie od tego wszystkiego naprawdę już niechęć bierze i kręcę po jednym, gdzie będę Wam opowiadał z każdego dnia, bo mógłbym kręcić jak jadę, mógłbym kręcić jak stoję, mógłbym kręcić jak pracuję, ale gdzie ja to zamieszczę wszystko? No nie mam gdzie. Z tym internetem tak ciała dałem tym razem, że masakra. Dobra, to wszystko. Dziękuję, spokojnej nocy, do zobaczenia na trasie M1 w kierunku Londynu, następnie na Sandbury. Hej.